Z poprzednich filmów wiemy, że jeśli weźmiemy całość, czyli całe to koło i podzielimy na 5 równych części, a potem wybierzemy jedną z nich, to otrzymamy ułamek 1/5. Ta zamalowana na pomarańczowo część to 1/5 całego koła albo pizzy. Możemy to zrobić również na osi liczbowej. Wszystko, co do tej pory robiliśmy na figurach, możemy zrobić na osi liczbowej. Narysowałam taką dużą oś, tutaj zaznaczę 0, tutaj niech będzie 1, tutaj niech będzie 2 i tak dalej można zaznaczać liczby na osi liczbowej. Spróbujmy, robię to odręcznie, Wy możecie spróbować na kartce, na początek na przykład w kratkę będzie łatwiej, albo na gładkiej kartce z linijką. Dzielę teraz ten odcinek na 5 części między 0 a 1. 1, 2, 3, 4 i 5. 5 równych części. Jak myślicie, jaka liczba powinna znaleźć się na pierwszej kresce? Pogrubię ją na pomarańczowo. W tym miejscu będzie ułamek 1/5. Zwróć uwagę, że przebyliśmy ten pierwszy odcinek 1 z 5. 1, 2, 3, 4. Mamy 5 odcinków, przebyliśmy 1. Zatem w tym miejscu mamy ułamek 1/5. Zatem zobacz, kiedy mówimy o ułamkach, to nie mówimy tylko o częściach pizzy, które zjedliśmy, ale również o liczbach, które można zaznaczyć na osi liczbowej. Zaznaczyliśmy 1/5, ale co z tymi pozostałymi kreskami? Pomyślmy, jeśli tutaj w tej pizzy, czy tam kole, wezmę dwie części, zamaluję jeszcze drugą część, wezmę dwie części, to będę miała ułamek 2/5, nie 1, zmarzamy to 1, tylko dwie części, 2/5. W takim razie, jeżeli tu przebyłam jeden odcinek i potem przebędę drugi, to w tym miejscu będę miała ułamek 2/5. I tak dalej. Zapiszmy. Tutaj będą 3/5, tutaj będą 4/5, a w tym miejscu przejdziemy już cały odcinek i tutaj będzie 5/5. Zobacz, tutaj mamy również 1. Tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie, 5/5 to jest całość. 5/5 równa się 1. Zobaczmy to jeszcze na naszej pizzy. Mamy zamalować 5 części z 5. Zatem malujemy wszystkie części. 5 części. I teraz jaki ułamek otrzymaliśmy? Mieliśmy pizzę podzieloną, to skreślimy. Mieliśmy pizzę podzieloną na 5 części, a teraz wybraliśmy 5. Zatem 5/5 to jest 1 całość.